Damian Ciechanowski poczeka troszeczkę tutaj prawy obrońca Kieksy, żeby tutaj Oczynasz oraz Piotr Witaszek zjawili się w 16, ponieważ szykujemy się tutaj raczej na daleką wrzutkę Ciechanowskiego. Wrzutka na pole karne. Kto to zakończy? Gol! Gol do Olimpii! 53. minuta. Akwan Babikian. Olimpia na prowadzeniu. 1-0 dla drużyny gospodarzy. Wielka radość oczywiście w szeregach biało-zielonych. Nie ma co się dziwić. To jest bramka, która daje prowadzenie zespołowi z Grudziądza. Oj, tutaj wielkie niezadowolenie, jeżeli chodzi o kibiców gości z Torunia, którzy niestety, ale zaczęli rzucać się w kierunku cieszących się piłkarzy Olimpii butelkami z wodą. Natychmiast pokazują zawodnicy w żółto-niebieski strach, żeby tego nie robić, bo oczywiście to tylko i wyłącznie zaszkodzi drużynie z Torunia. Zagranie w kierunku Filipa Kozłowskiego. Wchodzi ma trochę więcej miejsca. Napastnik Alany po prawej stronie zostawia piłkę. Zdaje sobie też sprawę, ile potrafi Kozłowski w tym sezonie. Dośrodkowanie, Wołkowicz! Chciał chyba odegrać piłkę w kierunku Macieja Stefanowicza. Rzut rożny dla żółto-niebieskich. Tutaj taki bilard trochę polu karny pod koniec tej akcji zespołu z Torunia, ale udało się wywalczyć stały fragment i już Wołkowicz szybciutko z piłką do chorągiewki narożnej pobiegł, by ustawić piłkę i posłać ją w szesnastkę, gdzie stoi w tym momencie 5-6 graczy żółto-niebieskich. Wołkowicz na pole karne, Kołodziejski! Niewiele brakowało, jeszcze nie koniec, Muzyk! Kto to zakończy? Gol! 1-1, bramka uznana! Michał Kołodziejski, remis w Grudziądzu. Niesamowite zamieszanie w szesnastce Olimpii, ale w 60. minucie mamy trafienie Michała Kołodziejskiego. Mamy trafienie, to które, umówmy się, jest wielce ekscytujące dla kibiców postronnych, bo to nam daje oczywiście nadzieję, że w 30 minutach, które pozostały, emocji nie zabraknie, ale też jest wielce istotne dla Elany, która przecież oczywiście tylko wygrywając zapewni sobie awans dzisiaj, ale widzicie bramkarza drużyny z Torunia, który jednak na posterunku jeszcze raz próbuje Olimpia, konkretnie Kaczmarek. Zagranie piłki na pole karne w kierunku Kityki, tam przekłada strzał i co, i nie ma bramki jednak! Piłka wpada do siatki, 73. minuta i Olimpia znowu prowadzi w Grudziądzu z Elaną po rykoszecie. Gdzieś ta futbolówka uderzana z dystansu przez Przemysława Kitę wzniosła się ku górze. No i tak leciała, leciała i w końcu wpadła pod poprzeczkę bramki zespołu z Torunia. Zobaczmy to jeszcze raz. Marcin Kaczmarek, świetny obrót ze strony Przemysława Kity. No i to uderzenie przyblokowane przez Michała Kołodziejskiego. Wydaje się, że w końcowym rezultacie trochę niepotrzebnie, bo wydaje się, że Michał Nowak by to obronił.